Za chwilę nasze wiadomości mogą do was w ogóle nie dotrzeć. Chociaż... Jeszcze chwila. Za mało dramatycznie chyba było, nie? Trzeba tak jakoś bardziej... Żeby ten, no... Za chwilę nasze wiadomości mogą do was nie dotrzeć. A media w ogóle w Polsce znikną z powodu braku opłacalności. To może być nasz ostatni komunikat. Czy nas słyszycie? Grzmią od rana szefowie medialnych korporacji nagłówkami swoich portali, radiów, telewizji i gazet. I muszę państwu powiedzieć, jako człowiek mediów, że bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Od świtu dziennikarze mierzą się z przepotężną falą krytyki wobec ich akcji protestacyjnej, no i przyznają, od Lisa począwszy przez TVN i Onet, idąc dalej, na WP kończąc, że nie spodziewali się takiego braku zrozumienia ze strony widzów, czytelników i słuchaczy. Za chwilę postaram się w kilku żołnierskich słowach wyjaśnić, o co chodzi w tej całej awanturze i dlaczego umiłowana platforma wraz z jej długo wyczekiwanym przecież przywódcą jest tak niewdzięczna, bym powiedział, i wraz z przystawkami chce sprzątnąć spod swoich nóg wszystkie medialne podnóżki jedną ustawą. Ale najpierw kilka ogłoszeń. Otóż nadeszła wiekopomna chwila. No i rozbudowaliśmy naszego czuwaja o kolejne segmenty, którymi szybko chciałbym się teraz pochwalić. Ujednoliciliśmy czuwajowe logo. Synchronizujemy też nadawanie naszych programów zgodnie z państwa wskazaniami, no i tym, co od pewnego czasu podpowiada nam YouTube. Wieczorne godziny naszych sobotnich i niedzielnych spotkań okazały się po prostu przez wzgląd na wakacje kompletnie nietrafione. No i dla państwa po prostu zniechęcające. Dlatego zamieniamy terminy emisji. Wasz ulubiony sobotni program o sprawach społecznych i politycznych będziemy nadawać zamiast o 19, to o 10 rano. W pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, spotkamy się również po przebudzeniu, a dokładnie o 9 rano, no i porozmawiamy sobie o Kościele, ideach i sprawach wiary. Najbliższy program poświęcimy filozoficzno-społecznemu aspektowi niszczenia naszego narodu, na który to naród spojrzymy w lustrzanym odbiciu wielkiej epopei narodowej, która znika niestety z polskich szkół. Któż by się spodziewał? Środowe wieczory to z kolei cykl Aby nie schamieć, a w nim trochę poezji i prozy, która da wam wiele do myślenia, a kto wie, może i lekko przysypiających na duszy pobudzi do życia. Czuwaj w tygodniu zostaje już na stałe przypisany do czwartku, dlatego w każdy czwartek, tak jak dziś, spodziewajcie się mnie o godzinie 20, no i najnowszego komentarza na tematy ważne i pilne, które dzieją się tu i teraz. No i na koniec, jak powiedzieliby to dziennikarze starej daty, gratka dla melomanów. Ale ja aż taki stary nie jestem i z dziennikarstwem od dawna nie mam już nic wspólnego w klasycznym rozumieniu, więc powiem wprost, że nie będzie tam żadna gratka, ale zwykłe, przebiegłe i do tego moje autorskie działanie, aby oszukać algorytm zlewaczałego YouTube'a, który zaczyna ciąć nam zasięgi, no to wyobraźcie sobie, że wymyśliłem taki oto manewr, fortel, case, że od poniedziałku do soboty o 9 rano ruszamy z naszym czuwajem porannym, czyli czatem na żywo w towarzystwie dobrej muzyki puszczanej z playlisty. Możecie wejść, porozmawiać z ludźmi takimi jak wy, posłuchać tej muzyki albo odpalić transmisję, wyciszyć dźwięk, zminimalizować zakładkę z YouTube'em i zająć się swoimi codziennymi obowiązkami czy tam pracą. Ważne, aby zapewnić maksymalną liczbę oglądających transmisję na żywo. Dzięki temu wszystkie nasze programy nadawane na kanale Marek Miśko Czuwaj będą polecane przez YouTube'ową rekomendację na najwyższym poziomie, no i przez to zwiększymy grono naszych widzów. Musimy mieć codziennie słuchających, oglądających transmisję na żywo pomiędzy 350 a 500 osób. Wtedy po kilku dniach takiej działalności nasze statystyki pójdą po prostu w górę. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam dzisiejszy protest dziennikarzy, czyli, jak pokazał mijający właśnie dzień, jednej z najbardziej znienawidzonych i wykpiwanych przez Polaków grup zawodowych. I słusznie. No i teraz wyobraźcie sobie, że nie ma internetu i waszych ulubionych twórców, a są jedynie media, które przez lata dzierżyły w swych łapach niepodzielną władzę ludzkich dusz i umysłów. Michniki, Waltery, Stokrotki, kto tam jeszcze? Cała masa tych
którzy pięknie się ułożyli, kiedy następowała tak zwana transformacja. No i te wszystkie ćwierć inteligentne panienki, które dzisiaj ze szklanego okienka nie pozwalają dokończyć zdania swoim rozmówcom, bez podstawowej wiedzy o świecie, te tuzy dziennikarstwa, które swoje marne życie opierają już na echu dawnej sławy, no i sądowym przedawnieniom kilku tam takich błahych spraw z koleżankami. Dziś te same media, dziennikarze zepchnięci z saneczek, łukają, że wielkie korporacje typu Google, Meta i X zagarniają przypisaną do nich część medialnego tortu i nie dzielą się zyskami. Za chwilę rozbijemy tę medialną obłudę w drobny mak, ale najpierw przypomnienie, że nasz czuwaj jest wolny od indoktrynacji i może nadawać tylko dzięki Wam, czyli naszym mecenasom, którym jak zwykle za zaangażowanie kłaniam się w pas. Bez Was czuwaja by po prostu nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Od rana tak wyją. Dziennikarze i ich szefowie. Całe redakcje. Czy to nie piękny odgłos? W naszym nieszczęsnym kraju, mili Państwo, kończy się właśnie jednodniowy protest środowiska medialnego, które bije na alarm, że jak ich nie będzie, to nie będzie również demokracji. No, szkoda, że ktoś nie wpadł na pomysł, aby zniknęli z naszego życia tak przynajmniej na tydzień, już nie mówię całe wakacje. No, wyobraźcie sobie, tydzień bez TVN-ów, Onetów i innych parówek. No dobrze. Ale o co im chodzi? O co chodzi w wielkim skrócie? Oczywiście o kasę, a nie tam żadną demokrację. Żadnej demokracji, mili moi, i tak nie ma. A jak jest, to jeszcze gorzej. Więc sam nie wiem, co gorsze. Po pierwsze, pieniądze, czyli dochody z reklam. Technologiczni giganci generują ogromne przychody z reklam online, co w ocenie mediów konwencjonalnych zaburza rynek reklamowy, no i powoduje, że reklamodawcy częściej korzystają z tej formy reklamowania swoich usług czy też produktów, niż mają do zaproponowania papier, radio czy telewizja. Po drugie, pieniądze, czyli licencjonowanie treści. Wydawcy prasy i serwisów informacyjnych w Polsce wzywają do wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad licencjonowania treści, co ma zagwarantować odpowiednie rekompensaty za wykorzystywanie ich materiałów przez tzw. Big Tech. O co chodzi? To, co wyprodukują media, zostaje błyskawicznie rozpowszechniane w sieci za pomocą Google'a, Facebooka, YouTube'a, TikToka, X'a i Instagrama. No i media uważają, że należą im się za to pieniądze. Nie wiem, pewnie tak. Ale równie dobrze szefowie wielkich platform mogą nałożyć teraz na media ogromną kontrybucję za to, że za ich pośrednictwem to te media właśnie docierają do milionów odbiorców w kilkanaście minut, co same by nie były w stanie zrobić. O tym rozprawiać dzisiaj jednak nie będziemy. Nie nasz cyrk i nie nasze mało. No i po trzecie. Pieniądze, czyli podział dochodów. Media domagają się sprawiedliwego podziału dochodów z reklam pomiędzy platformy technologiczne a wydawców treści, którzy za generowanie tychże właśnie treści odpowiadają. No i teraz uśmiechnięte dziennikarstwo Rzeczpospolitej, nad którym się dziś troszkę popastwimy, żąda od uśmiechniętego dżentelmena z Kaszub, którego przez 8 ostatnich lat wyczekiwało niczym Andersa na białym koniu, działań ustawowych, bo nie będzie demokracji. No i spoko. Na razie jest ta demokracja i co z tego mamy tak w zasadzie? Rzuciłem więc dziś na prędce, że u żurnalistów i ich mocodawców widzimy wielkie poruszenie, bo zagrożone są ich interesy. Ale ci sami ludzie przecież milczeli, gdy niezależni, często konserwatywni twórcy mieli kasowane konta liczące po 100, 200, 300 tysięcy subskrypcji, gdy wyrzucano z sieci profile legalnie działających organizacji i partii politycznych. Wówczas to całe wielkie, ogromne, znane ze swojej czułości, środowisko dziennikarskie było zajęte czymś innym. Wolność słowa i demokracja wtedy nie były zagrożone. Teraz, jak już nie będzie co do gara za chwilę włożyć, jest poruszenie i walka o ideały, tak. O ideały. Wierzcie, że jak zamkniecie swoje redakcje, to nic takiego się nie stanie w naszym życiu, a i naród będzie zdrowszy. No i w ten też właśnie sposób spuentowałem wpis na X-ie kilka godzin temu. Może pan się śmiać,
odpowiedział mi prezes wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, pan Andrzej Andrysiak, sugerując, że bez mediów może i będę zdrowszy, ale na pewno nie naród, bo ten nie będzie poinformowany. No i teraz tak. Jakby to powiedzieć, panie Andrzeju, najdelikatniej. 20 lat w tym siedzę i mam troszkę inny pogląd na media, znając je perfekcyjnie od środka, z różnych poziomów. Nie ma już czegoś takiego jak dziennikarstwo. Nie ma dziennikarstwa lokalnego, bo jest ono uzależnione od pieniędzy, które redakcje otrzymują od firm powiązanych z danym burmistrzem, wójtem czy prezydentem miasta. Nikt nie patrzy władzy samorządowej na ręce, bo zdechłby z głodu. Każdy lokalny dziennikarz wie, o czym mówię. Każdy właściciel mediów będzie temu zaprzeczał. No ale co ma robić? Powiedzieć, że bierze kasę od wójta i tylko całkiem przypadkowo wszystkie z nim prowadzone rozmowy są z pozycji kolan? Nawet jeżeli w lokalnych mediach pojawia się jakaś afera i aferka, to zazwyczaj nie dotyczy tych, którzy są u władzy. Dziennikarstwo nie istnieje, bo zostało zniszczone przez układy. Dziennikarstwo nie istnieje, bo przestało w dużej mierze spełniać swoją funkcję. Nie istnieje, bo wielkie sławy o zmęczonych już nieco rocznikach nie były w stanie zrozumieć, że internet wywrócił świat informacji do góry nogami i oni tego świata już po prostu nie rozumieją i często do niego nie pasują. Te same nazwiska, które znamy od 30 lat, ludzi, którzy nie nadążają nad współczesnością. Przecież zdarza się tak, że programy na naszym czuwaju mają więcej wyświetleń niż TeleExpress na żywo z Orłosiem, którego nazwisko młodemu pokoleniu Polaków kompletnie już nic nie mówi. Osobiście wolę nie mieć żadnych informacji, niż dostawać to, co ktoś chce, abym wiedział, a nie jaka jest prawda. Miejcie, moi mili, świadomość, że około 90% przekazywanych przez media treści nie jest nam do niczego potrzebna. W tych 90% znajduje się nie tylko clickbaitowa zbieranina informacji o niczym, ale bardzo szkodliwa w swym przekazie propaganda, która demoralizuje społeczeństwo. Suflowanie rozwiązłości, seks, turystyki, prostytucji jako normalnej, zwykłej pracy, odradzanie zakładania rodziny, posiadania dzieci, atak na chrześcijańskie wartości, obrażanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, wszystko to znamy, obrażanie w końcu bohaterów narodowych, już nie mówiąc o rozsiewaniu tępej, partyjnej propagandy, to wszystko demoralizuje i zrywa ostatnie więzi społeczne. To media są największym nośnikiem wszystkiego, co wyniszcza nasze społeczeństwo. To media w ich klasycznym rozumieniu, przy współudziale polityków oczywiście, skutecznie osłabiają ostatnie więzi zespalające tu i ówdzie jeszcze nasz naród. To media pompują w ludzi partyjne programy i kodują umysły na nienawiść względem siebie, nastawiając ojca przeciwko synowi, syna przeciwko teściowi. Zobaczcie na swoich często bliskich. Jak się zmieniają, jak zachowują, gdy patrzą w telewizor, jakich słów używają, mówiąc do telewizora, kląc do telewizora i z jaką nienawiścią spoglądają na sąsiada, który patrzy w to samo przecież szkiełko, może innej firmy, ale nadające akurat sygnał innej stacji. Współczesne media w obecnej formule, razem ze swoimi tuzami, które zachłysnęły się chwilową pozorną sławą, myśląc, że będą wiecznie nam wykładać rzeczywistość, zaraz obok partyjniactwa są rakiem społeczeństwa i to rakiem z przerzutami. I to wszystko mieści się w 90% tego, co wyprodukują. Kolejne 5% publikacji medialnych, jeżeli ktokolwiek w ogóle jest w stanie wyłowić tych parę diamentów spośród szklanych koralików, stanowi wiedzę potrzebną, przydatną i wartą poświęcenia swojego czasu. Natomiast kolejnych 5% to sport i pogoda. Więc był sobie protest. I wiecie co? Został on razem z jego inicjatorami i twórcami rozwalcowany w sieci, do czego musieli przyznać się po kolei kolejni medialni dostojnicy. Nikt nie prawił o tym, czy idea, postulaty tego protestu są słuszne, ale o poziomie dziennikarstwa i o tym, jak wielce szkodliwy jest cały ten mainstream. No to co, bierzemy ich wszystkich po kolei może na warsztat. Najpierw Tomasz Lis. Reakcje na protest mediów są dosyć brutalnym wskaźnikiem dramatycznej katastrofy i wiarygodności. I nie politycy tę katastrofę wiarygodności spowodowali. To raczej dość typowy i kliniczny przypadek samookaleczenia. Pisze dziennikarz, który przez lata przykładał ręce do tego, co dziś nazywa upadkiem wiarygodności. Sława człowieka opływającego onegdaj w luksusy zakończyła się wraz z chorobą, no i tym, jak bardzo odpłynął, chociaż przecież zawsze dryfował. Pamiętacie, jak któregoś razu w programie telewizyjnym docisnął Tuska tak, że ten nie wiedział, co zrobić, co powiedzieć, gdy Tusk oczywiście był premierem?
Pamiętacie, co miał nadredaktor do powiedzenia o medialnej kuchni? Jak przygotowuje się media i co sądzi o widzach? O sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. No, nie wstydźmy się tego, dajmy to jeszcze raz, żeby się utrwaliło, szczególnie tej młodszej publiczności. O sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. Nie będzie demokracji, mówią, więc wszyscy mamy walczyć o wolne media. Ja bym tylko chciał nieskromnie zapytać, czy może o te media mamy walczyć. O takie na przykład. Dlatego chciałbym tutaj serdecznie przywitać widzów Polsat News, polsatnews.pl, Interi oraz innych nadawców, którzy w tej chwili transmitują te debaty. Miło nam gościć, drodzy widzowie, w waszych domach. Zaczynamy program. Od razu informuję, że szczepienie zacznie się za kilkanaście minut. Dodam jeszcze, że obaj panowie są praktykującymi lekarzami. Dlatego znaleźli się w grupie zero, która jest uprawniona do przyjęcia szczepionki już teraz, tuż po przywiezieniu jej do Polski. Zaczynamy rozmowę. Panowie, serdecznie wam dziękuję, że mimo politycznych podziałów, mimo tego, że dzieli was w polityce bardzo dużo, zdecydowaliście się wspólnie wystąpić przed kamerami i się zaszczepić. Właściwie nie było żadnego wahania. Dlaczego, panie marszałku? Panie redaktorze, przyczyn jest wiele, ale każdy, kto ma... A może o to, aby podawały taką prawdę, co? Bo Białorusini wypchnęli wręcz do rzeki i on płynął 6 dni. To było w ubiegłym tygodniu. On płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie. W nocy wychodził na brzeg, mokry i zmarznięty, kładł się na gołej ziemi. Nie zapalał ogniska, bo bał się, że go ktoś zobaczy. Potem, jak udało mu się spać maksymalnie do godziny, już ze znużenia, to szedł, żeby się rozgrzać w nocy. Potem znowu siadał i tak to wyglądało. I w tym czasie nie jadł i nie pił. Tam parę łyków wody z rzeki, ale się bał pić, bo bał się, że zachoruje. 6 dni płynął. Pamiętacie gościa, co 6 dni płynął bugiem? W nocy wychodził tylko i ogniska nawet nie rozpalał, bo się bał. A to prawie zima była przecież. A może chodzi o media, które podają historię tego kota? Przecież to poszło w miliony. Kto nie wie, to przypomnę. Kot przywędrował za rodziną z Afganistanu pieszo. Taki czyściutki. Też się w bugu kąpał. Oczywiście koty z Bliskiego Wschodu przestały wędrować, gdy zmieniła się w Polsce władza. Wtedy były to już nie koty, ale krwiożercze bestie, które należało zatrzymać na granicy. Tylko za PiSu, takie puszyste, nie były przepuszczane. A to pamiętacie, jak w mediach pisano, że mamy mieć odebrany smak życia przez rządzących? Oczywiście wszystko w ramach wartości utylitarnych i demokratycznych. O takie dziennikarstwo mamy walczyć? To są jego twarze? Pozwólcie, że to wszystko podsumuję już nie słowem, ale taką oto okazjonalną grafiką razem z dźwiękiem. Zdziwiony brakiem społecznego poparcia był też dzisiaj szef działu opinii Dziennika Rzeczpospolita, Michał Płociński. Ten dziennik akurat prenumerujemy. Tak patrzę na to, co ludzie tu piszą o proteście mediów i jak bardzo ufają cyfrowym gigantom oraz politykom i partyjnym propagandystom, którzy od lat podcinają zaufanie do wszystkiego, co jest związane z niezależnymi mediami. I wiecie co? Jestem absolutnie przerażony. Panie redaktorze, nikt tutaj nie ufa gigantom. Ludzie walczą z nimi codziennie, gdy ich konta są blokowane, gdy są wyrzucani, gdy ogranicza im się możliwość wyrażania własnych opinii. Codziennie mierzą się z tymi gigantami internetowi twórcy, którzy często przewyższają to, co widzowie i słuchacze otrzymują z konwencjonalnych radiów i telewizji. Ci sami twórcy, którzy od lat alarmują, że wielkie platformy, które streamingują ich sygnał, w
sposób niesprawiedliwy zagarniają przestrzeń komunikacji, że ze względu na wyrażane przez nas, konserwatystów, poglądy jesteśmy sekowani, a możliwość dotarcia do odbiorców jest nam w znaczący sposób uniemożliwiana. I żadna mainstreamowa redakcja, jakoś sobie nie przypominam, nie była zainteresowana walką o wolność słowa w tamtym czasie. W przestrzeni tak zwanego Big Techu nie ma miejsca na wolność słowa i konserwatywne wartości, może za wyjątkiem maskowego X-a. Więc wy powinniście jakoś się cieszyć, w większości mówię o mainstreamie medialnym. Do czego też doszło, ale myślę, że kwestia ta będzie rozwojowa. Otóż, aby powiedzieć cokolwiek o państwie na literę I, musimy używać forteli w postaci słowotwórczej żonglerki i prześlizgiwać się pomiędzy zasiekami politycznej poprawności. Żeby powiedzieć wyraz, który, no jakby to rzec, o, określa rodzinne korzenie Adama Michnika, zamiast tego wyrazu piszemy Rzymianie przez rzec z kropką, aby każdy wiedział, o co chodzi. Specyfik podawany w hurtowych ilościach w swoim czasie to sok z gumy jagód, berbelucha, szpryca, eliksir. Po co taka konspiracja? Aby pan algorytm nie ściął nam zasięgów. Albo moje, z którego jestem bardzo dumny, autorskie określenie sytuacji, która przyszła do nas niespodziewanie i miała wybić wszystkich ludzi w pień, no ale nie wybiła, to ja ją nazywam taki stan rzeczy tym, czym nas straszono, a okazało się zupełnie czymś innym. Tak więc dziennikarstwo jest zaskoczone, że naród nie stoi za dziennikarstwem murem, no i w zasadzie jego istnienie w obecnej formule jest Polakom szczerze obojętne. Samo to się jednak nie wzięło z niczego, z powietrza. To jest efekt ciężkiej pracy wielu dziennikarzy. Może czasem warto wyjść do ludzi, wtedy nie byłoby zdziwienia. To, jak dziennikarze zawiedli w ostatnich latach i jak do dziś nie rozumieją swoich błędów, jest tego najlepszym przykładem. Na przykład, gdy redakcje, głównie telewizyjne, na szpice wydają największych kretynów. To jest tylko mały kamyczek do porośniętego chwastami medialnego ogródka. Dobrze, że powstał ten protest, bo dzięki temu dziennikarze dowiedzieli się, co sądzi o nich reszta społeczeństwa. Oczywiście to nie jest kwestia żadnych personaliów, chociaż można byłoby, szczególnie ja jako konserwatysta z tamtej strony, mógłbym wymienić kilka nazwisk i to jednym tchem, ale nie chodzi o personalia, bo to jest przecież kwestia pomieszania w tym dziennikarskim kotle i tych, i tamtych. W dziennikarstwie jest wielu fajnych ludzi. To jest rzecz o środowisku zepsutym, zniszczonym, które zawsze będzie się już kojarzyło z rurkiem, z buczynem, wódą i prowadzeniem auta po pijaku, tym, że możecie więcej, molestowaniem, obłudą, dużą kasą, brakiem obiektywizmu, politycznymi sztamami i wchodzeniem politykom w dupę. Za przeproszeniem. Z tym kojarzy się polskie, ale nie tylko, dziennikarstwo. Więc po co mamy o nie walczyć? Dajecie wiarę, że ta jedna wielka sitwa była w stanie podzielić społeczeństwo już nie tylko na wyznanie, poglądy polityczne, partyjne zapatrywania, ale nawet na to, jakiego radia kto słucha? Jedni słuchali jednego, drudzy drugiego i wyzywali się wzajemnie, mówiąc jednym językiem, będąc często jednym społeczeństwem i jednym narodem. Ci moherowi, a tamci wielce oświeceni. Z Warszawki. Ale warto chyba się zastanowić nad tym, że ludzie wyrażają większe niezadowolenie wobec dziennikarskiej misji współczesnych dziennikarzy i publicystów, niż drżą o swobodny przepływ informacji spowodowany przejmowaniem kontroli nad całą tą komunikacją przez Big Tech. Mateusz Sosnowski, który jest zastępcą redaktora naczelnego TVN24, tłumaczył dzisiaj o poranku na X-ie to w sposób następujący. Po co jest protest mediów? Wyszukiwarki np. Google i platformy social mediów np. Facebook nie tworzą materiałów dziennikarskich. To dzięki mediom i pracującym w nich dziennikarzom dowiadujemy się o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. A ja powiem, panie redaktorze, inaczej. Uważam, że to dzięki nim, dzięki tym Big Techom, jak to nazywacie, w ogóle świat sobie o was przypomina. Powinniście w moim przekonaniu płacić platformom za to, że dają wam możliwość dotarcia do tak wielu ludzi w tak krótkim czasie. Pan redaktor z TVN-u pisał jeszcze. To media weryfikują fake newsy i tworzą jakościowe dziennikarstwo, chronią nas przed dezinformacją i kontrolują władzę. Niezależne media są fundamentem demokracji. Może jeszcze raz to przeczytamy. To media weryfikują fake newsy, tworzą jakościowe dziennikarstwo, chronią nas przed dezinformacją i kontrolują władzę. Niezależne media są fundamentem demokracji. Jaki żartowniś.
w tym TVN-ie. I my nie moglibyśmy sobie pożartować bez was, bo bez was nie byłoby Czuwaja. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy w dobie Big Techu, ma sens i warte jest kontynuowania, doposażanie tego studia ma sens i warte jest kontynuowania, to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde serdecznie dziękuję. Pamiętajcie również o tym, żeby dodawać łapki w górę i komentarze, a także subskrypcje i dzwoneczki. Okazuje się bowiem, że aż 41% oglądających, którzy robią to często, regularnie, nie subskrybowali naszego kanału. No, przez to mogłoby się okazać, że już jest nas ponad 100 tysięcy subskrybentów. Tymczasem gonimy 92. A na odchodne. Kończy się protest mediów w Polsce. Jako wieloletni redaktor, publicysta, speaker radiowy, dziennikarz, który przeszedł od zera wszystkie sprawności medialne, od asystenta przez redaktora i korespondenta sejmowego, publicystę i tak dalej, przez ponad 18 lat związany z mediami, w tym Polskim Radiem, a następnie Teatrem Polskiego Radia, jako scenarzysta i twórca od kilku już lat na swoim, poznałem media bardzo dokładnie. Przeżyłem 8 lub 10 prezesów Państwowego Radia, wszyscy byli partyjnymi nominatami. Każda zmiana, która następowała, natychmiast powodowała kolejki dziennikarskiej braci na koniec korytarza, czyli do biura zarządu, aby donosić jeden na drugiego, wskazując, kim jest ten, skąd jest tamten, gdzie należał wtedy i gdzie należy dziś. Ile razy dostawałem informacje, że jakiś tam kolega chodził na właśnie ten koniec korytarza przy Myśliwieckiej i mówił: a Miśko jest z Młodzieży Wszechpolskiej. No po co taką informację przekazywał nowemu prezesowi? Żeby premię mi dać i nagrodę, skoro prezes był z Lewicy albo z Platformy? Nie ma już żadnego wolnego, niezależnego i związanego z misją dziennikarstwa. Tyle go zostało. Każdy, kto twierdzi inaczej, to albo się nie zna na rzeczy, żyje jakimiś wyobrażeniami, albo jest zbyt mało rozgarnięty, aby to pojąć, albo ma interes w tym, żeby mówić tak, a nie inaczej. Teraz dziennikarze chodzący latami na smyczy swoich politycznych panów biadolą, bo nie mają co do garnka włożyć. Ale jest jeszcze coś. Mianowicie to, że współczesne dziennikarstwo ogółem pozbawione jest warsztatu. Jąkanie, dukanie, wady wymowy, ubogie słownictwo, nieprzygotowanie, brak obycia, brak wiedzy jakiejkolwiek o świecie. I pomyśleć, że lata temu, gdy trafiłem na nauczycieli starej daty, takich jak Jan Gocel, Jerzy Tomaszewski, Zdzisława Guca, Bożena Targosz, Elżbieta Uzdańska, Jerzy Rowiński czy Marek Wiernik, to 2 lata minęły ciężkiej pracy, zanim powiedzieli mi pery redaktorze. A dzisiaj odpala kamerę i każe wołać do siebie dziennikarzu. I taki mamy tego efekt. I taki jest poziom dziennikarstwa. A co się stanie, gdy Big Tech całkowicie przejmie komunikację? Gdy ograniczy w zupełności wolność i możliwość nadawania, zsyłając nas wszystkich na internetową banicję, każdego, kto będzie wykazywał się krnąbrnością pierwszego stopnia. Po części zresztą już tak się dzieje. Nie bójcie się, lewakom włos z głowy nie spadnie. A my, prawacy, konserwatyści lub po prostu ludzie wolni, wymyślimy coś, co pozwoli nam relacje z widzami zachować. Widzami mądrymi, którzy pozbawieni dostępu do treści, sami zaczną nas szukać. Dlatego tak ważne jest wspieranie takich projektów w tak trudnym czasie. Za to wam dziękuję. Jak zwykle za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.